Kilkuset hasydów, głównie z Izraela, modliło się w ostatnich dniach przy grobie cadyka Dawida Bidermana w Lelowie. Od wielu lat do niewielkiej miejscowości koło Częstochowy przybywają ortodoksyjni wyznawcy judaizmu z całego świata, żeby przy grobowcu cadyka modlić się o zdrowie i pomyślność. Paweł Jędrusik. Lelów to mała wieś w powiecie częstochowskim, licząca około 1000 mieszkańców. Gdy przyjeżdżają tu hasydzi, zdarza się, że jest ich więcej niż samych mieszkańców. Ci przywykli już do wizyt tych gości. Jak co roku, no. Oni nam nie przeszkadzają, my im nie przeszkadzamy. Oni mają swoje święta, to niech se tolerują, my tak samo. Dobra. Także nie przeszkadzają nam wcale w tym. To jest taka pewna taka tradycja, że przyjeżdżają i są bardzo zorganizowani tacy, nie? I tak zawsze przyjeżdżają i teraz poszli na cmentarz, tu i mają ten grób. I dobrze, takie upiększenie do Lelowa i w pewnym sensie trochę to jest skuteczne, nie? Bo zostawiają parę kasek w sklepie czy na hotelu. Świętują, jak święto jedne świętują, no co będziemy mówić, no. Mieszkańcy już się przyzwyczaili? Przyzwyczaili się mieszkańcy, bo tam no to oni tu się zadmowili, nieraz jakieś tam imprezy tańczują tam, nieraz jest, tam byłem nieraz, tam ładnie to jest nieraz. Hasydzi z całego świata do Lelowa przyjeżdżają, żeby odwiedzić grób cadyka Dawida Bidermana, który urodził się w tym mieście. Data święta jest ruchoma, choć zawsze przypada na styczeń. W Lelowie cieszą się z tych wizyt. Na pewno ma to wiele wymiarów, ponieważ dla nas, dla Lelowa, tak jak mówiliśmy, jest to wizerunkowe, takie marketingowe, ponieważ no, Lelów jest zauważalny w tym czasie, kiedy hasydzi do nas przyjeżdżają. Jest pokazywany w mediach, mamy się czym chwalić. Pod tym aspektem nawet i kulturowym, historycznym jesteśmy jedną z najstarszych miejscowości w Polsce, ponieważ nasze początki sięgają XII wieku. A oprócz tego ma też aspekt finansowy. Przyjazd hasydów interesuje też artystów, którzy dokumentują ich wizyty. Od ponad 20 lat fotografuje ich Arkadiusz Ławrywianiec. To jest niezwykła sprawa, ta ich głęboka wiara, gdy przyjeżdżają w rocznicę śmierci cadyka Dawida Bidermana. I gdy przyjeżdżają tak licznie, są tak skupieni na tym święcie, na modlitwach, na uczestniczeniu w tym wydarzeniu. I jak reagują? Reagują hasydzi bardzo pozytywnie. Hasydzi w Lelowie przebywają od kilku dni. Jeszcze dziś lub jutro będą wracać do swoich krajów.